Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Artur Cygert. Na tym kanale zobaczycie Original War Multiplayer, Original War Single Player oraz Original War Sand of Siberia. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka. Pozdrawiam! Hello, you friends. My name is Arturo Cygaretti. Welcome to my odcinek of Sand of Siberia. Dzisiaj będziemy ogrywać misję numer 3 w Hacker Story. Kampanii Ares. Znaczy, każdy mówi Hacker Story, ale to naprawdę to jest kampania Ares. Zaczynamy z trzecią misją. O nazwie Prawo Silniejszego. W poprzedniej misji zajęliśmy bazę Delta i oswoiliśmy Małpę Luda. A w jeszcze poprzedniej misji musieliśmy uciec od Rosjan. Także w tej misji prawdopodobnie będziemy walczyć nie wiadomo z kim jeszcze, ale to będzie taka w sumie, nie wiem jaka misja. Nie grałem, nigdy w nią nie grałem. Nigdy bym nie grał, totalnie w nim. Ale nie grałem nigdy na hardzie. Ciekawe. Żeby zacząć. Prawo silniejszego. Na południu od Wielkiej Rzeki. Aha, czyli to się nazywa po prostu Wielka Rzeka. Słabo trochę. 15 kwietnia era plus 2. Inicjatywa i zmysł taktyczny Heike zaprocentował. Teraz Szyjkowie chcą mi przekazać kolejne zadanie. Okej, okay. Jesteśmy w bazie Delta na południu Rzekę. Tutaj na jakieś wzgórza. Tam jest rosyjska baza John. To jest wszystko to samo. O, nie, tu się zmieniło. Dostaliśmy dwóch ludzi chyba. To chodzi, że mamy ludzi, bo w tej misji mieliśmy czterech ludzi. Nie wiem, chyba nie. O to chodzi. Tak, jakieś cztery. Mam nadzieję, że miałaś radochę ze swojego wyskoku, Heike. Szefostwo pewnie zaraz cię oduczy wychodzenia przed szereg. Robot Farmer. Jeśli mnie zrugają, to pomyśl, co zrobią z tobą za przywleczenie tyłka na miejsce tak późno. Tak. Czego my tu mamy? Kto z was to Steyer? Heike Steyer melduje się, ser. Miło mi panią poznać, Heike. Doktor Aviradze wyraża się o pani w samych superlatywach. Muszę przyznać, że obaj jesteśmy pod wrażeniem pani zaradności. Mając na uwadze rekomendacje doktora Aviradze, postanowiłem powierzyć pani wykonanie następnego zadania. Dziękuję, ser. Że co? Że niby Steyer ma nami dowodzić? Z całym szacunkiem, ser. Pytał cię ktoś o zdanie, Robert? Nie, ser. Tak myślałem. Pamiętaj, kto ci płaci, kto wydaje rozkazy. Heike wykonała zadanie za ciebie siłami, które Sheikh Sharif ci przydzielił, podczas gdy ty żebrałeś jak pies o więcej ludzi w Kabie. Zakwestionuj moje rozkazy jeszcze raz i nie skończy się na ostrzeżeniu. Czy to jasne? Tak jest, ser. Dobrze. Skoro wszystko sobie wyjaśniliśmy, przejdę do sedna sprawy. Nasi zwiadowcy donoszą, że tą drogą często jeżdżą amerykańskie konwoje rozwożące surowce do wysuniętych placówek. Okej. Twoim zadaniem, Heike, będzie przyjęcie jak największej ilości surowców z tych konwojów. W tym celu weźmiesz swój oddział, znajdziesz dogodne miejsce i zbudujesz posterunek, który zapewni nam kontrolę nad drogą. W tym czasie Farmer zabierze swój oddział na południe, gdzie zbuduje bazę przeładunkową, do której Steyer będzie dostarczać zdobyte surowce. Z bazy przeładunkowej surowce pójdą w głąb naszego terytorium. Jeżeli dowiem się czegoś więcej, będę się z wami kontaktował przez radio. Czy wszystko jasne? Jak słońce, ser. Pan tu rządzi, szefie. Heike! Georgi prosił mnie o przydzielenie go do twojego oddziału. Będzie doskonałą podstawą twojego zaplecza naukowo-medycznego. Upewnij się, że nie pozostaje próżny. I se idzie. Rugał wilk razy kilka, zrugali i wilka, co bo? No, odwal się! Mamy jasne rozkazy.
Znaleźć dobre miejsce, zbudować bazę. Potrzebujemy dość miejsca na minimum skład i warsztat. Pamiętajmy o laboratorium. Mam kilka pomysłów wartych realizacji. Sigura, doktorze. Nie zapomnimy o panu. Skład, warsztat, ergastirio. Greka. Piękne i klasyczne, panu Spyros. Zna pan Grekę, doktorze? Klasyczną. Ze studiów. Zwiat to robota dla mnie, szefowo. Znasz się na zwiadzie, Mike? Fanspeja te bunde zwia. Daję mam swoje naszywki. Fiu, fiu, niemiecka elitarna jednostka zwiadu. Szejkowie mieli rozmach z Kubani. Tak. Znajdź główne cele. Znajdź odpowiednie miejsce pod, przy drodze pod budowę bazy. Cel określony, oszczędzaj ludzi. Okej. Okej. Tak, tak. I alternatywne. A to. No dalej. To jest, szefie. Dobra. 1, 1, 8, 4. Okej, okay, co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy tak. Czekam na rozkaz. A, poprzedni ludzie mi się... Zmieniam inżyniera. Ja nie mam inżyniera. Czy jestem tu w stanie zrobić bez inżyniera? Idę. Już tylko dobiję browca. Podążam do celu. Ruszaj się. Tak? No to maszerujemy. Zaraz tam będę. To jest chyba wszyscy z poprzedniej misji, no. Zaraz tam warto będę. Warto by było wdrapać się na górkę. Powinna nam dać bardzo dobry widok na okolice. Mam świetną hornetkę. Z wzniesienia powinienem wypatrzyć dobrą przesiakę przy drodze. Posprzątajmy świat. Słucham. Szefie. Pójdę tam. Czekam na rozkaz. Nadlatuję! No i co my tu mamy? Jankesi zbudowali nam podwaliny po stachunku. Składzik, jedno umocnione stanowisko ogniowe na drogę, lasy karczowane pod rozbudowę. Cud, miód i orzeszki. Świetnie. Teraz tylko trzeba eksmitować poprzednich lokatorów i można zabrać się do roboty. Dobra. To dzisiaj robimy za komornika. Idziemy wykopać drzwi. Tak? Zgłasza się Gibi. To twój koniec. A mogłeś zostać w domu. Tak? To twój koniec. Ten już nie będzie robił problemów. Wróg wyeliminowany. Śmierć niewiernym. Tak? Coś trzeba zbudować? Czekajcie chwilę, co my tu mamy w ogóle? Okej. Okay. Wchodzę przed szereg, znowu robot farmy się na hajkę. I robot farmy pracuje tutaj w tej bazie, a my mamy tamtą. Chcemy przejąć tą, okej. Okay. Skład warsztat, okej. Okay. Tak? Ja, no, komandant! No to maszerujemy. Hungry! Zginiesz! Wkrótce tam będę. No i koniec wycieczki. Pójdę tam. No dalej. Wyruszam. Pójdę tam. Zaraz tam będę. Kierowniku. Czekam na rozkaz. Cieszę się. Wkrótce tam będę. Zaraz tam będę. Ten nie schodziłem, okej. Podążam na pozycję. Idę. Ruszaj się. Wyruszam. Proszę, ser. Zmierzam na pozycję. Ale mnie jedynie skurza. Gotów? Bym zabił, ale... To jest, komandant. Nie mogę, bo to jednak... Podążam do celu. Mieleczka, policja mnie... Czekam na rozkaz. Idę. Znajdzie. Spokojnie. Zgłasza się, Givi. W drogę. Podążam do celu. Wkrótce tam będę. Dość czekam już tego łażenia. Śmierć niewiernym. Dostałem. Pójdę tam. Jestem pod ostrzałem. W drogę. Wyruszam. Skarżyłem się przez umocnienia. Nie utrzymamy się tu. Odwrót. Okay. Dopaść ich. Jak któryś zwieje, wrócą z kumplami. Iść minął ten foja. Wyruszam. Odlatuję. To twój koniec. No. Podążam do celu. Posprzątajmy świat. Wyruszam. To twój koniec. Wkrótce tam będę. Czekam na rozkaz.
Polepszyły się moje umiejętności walki. Zaraz tam będę. To twój koniec. Mamy. Posprzątajmy świat. Idę. Jankesi wybici. Cudnie. Im dłużej im zajmie połapanie się, że posterunek padł, tym więcej czasu mamy na spokojne zajęcie się konwojami. Ich bin da. Ja pierdzielę, nie mam inżyniera, tak? Chwila może... O nie, mam, dobra. S. Serpent to jest jednak dobry chłop. Bo mu powiedziałem skład o tym buku. Skład jest nasz. Teraz trzeba to miejsce rozbudować w solidny posterunek. Warto zacząć od warsztatu i laboratorium. Z lepszym sprzętem robota pójdzie łatwiej. Mamy już laboratorium. Nie mogę się doczekać gotowego warsztatu, szefowo. Naprawię ci dowolny ruski czy jankeski złom, ale ręce mnie uświeżbią, żeby zbudować coś własnego. Sofia, na pewno ci coś zbuduje, jak ładnie poprosisz. Z przyjemnością. Dobra, mamy umocnić bazę. Celugorzędne, wybudować warsztat, opracować wszystkie dostępne technologie. Doskonale, panno Steyer. Wiedziałem, że świat nauki może na panią liczyć. Teraz możemy kontynuować nasze badania. Trzeba wam gruzina? Ja! Tak, sir? Niech zgadnę. Potrzeba wam więcej małp? Tak. Oczywiście. W Delcie ledwo zaczęliśmy badać ich potencjał. Potencjał. Przydzielę wam eskortę, jak będziecie gotowi do oswajania tutejszych. Dobra, co chcemy zbadać najpierw? Najpierw chyba robi to... się. To. Kaja zgłasza się. Wibite. Słucham. I ona wtedy mówi tak, tak, szefie? No wtedy mówi tak, szefie. Dobra, mamy posterunek. Teraz trzeba wymyślić, jak przyjąć ciężarówki ze sprzętem. No teraz podwójnie dialogi. Na początek możecie nam przynieść ciasto i 300 skrzynek części. Nie ociągać się, jak nie wyślemy szefowi prezentów w terminie, to się na was wścieknie. Przyjęliśmy. Pierwszy transport powinien jechać do was niedługo. Masukin kot zachcianki. Tyle skrzynek i ciasto i co jeszcze? Dobre sobie. Znając go, to dopiero początek. Pewnie za chwilę będzie chciał 1000 skrzynek i kapcie. On zawsze był taki uroczy? Ta, odkąd go znamy. Byłby chory, gdyby każdym słowem nie udowadniał ci, jak bardzo jest macho. Okay, jak dla mnie mamy dwie opcje, szefowo. Możemy postawić nowe zabawki z warsztatu na wieżyczkach przy drodze. Będą tanie i statyczne, ale lekkie amerykańskie ciężarówki powinny zatrzymać bez problemu. Gorzej, jak któraś przejdzie przez linię umocnień, bo wtedy nie będziemy mieli jej czym gonić. Pojazdy będą drogie, ale dostatecznie szybkie, żeby nie było mowy, że któraś ciężarówka nam ucieknie. Zobaczymy, co da się zrobić. Czekam na rozkaz. Zaraz to załatwię. Tak? Dobra, teraz zbierzmy sobie trochę tą bazę, bo próbę możemy Kaja tutaj do tego laboratorium się dać. To ma być przeciwnik? Co jest, kierowniku? Kaja zgłasza się. To jest komandant. Słucham. No dalej. Albo nie, najpierw. Czas zaraz będzie zbudowane. No ja nie. Słucham. Co jest, kierowniku? Kolejny problem. Dajże skończyć fajkę, szefie. Pasa 300 skrzynek pas na południu. Tak. Dokładnie. Opłacałem wszystko, tak chcę wydawać warsztat. Okay. Nowa dostawa. Teraz będą drogie. A teraz? Teraz tak, pytanie. Słucham. Czy chcemy wieżyczki? Czy chcemy pojazdy? Jop, jop. Ale chyba lepsze będą pojazdy, więc budujemy sobie dwa pojazdy. To najbardziej klasyczne. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Będziemy potrzebować też laboratorium arabskiego, żeby pracować mobu ludzką agresję. Pójdę tam. Okej.
Czekam na rozkaz. Ja, komandant! No dalej. Behind! I ona Słucham. Wtedy mówi... tak, czekam szefie? Na rozkaz. It's a long, long way na to Tipperary. A wy tam budujcie warsztat. To gdzieś... Idę. Tutaj. Jop, jop. Po co ten pośpiech, kierowniku? Nie bite. Ta jest, szefie. Panie, że każda postać poza tym Giorgio. Słucham. Będzie, że siwy dołoży dubbing. Byłoby fajnie. Konwoje ruszyły. Musimy zatrzymać te ciężarówki. Hej. Zgłasza się Givi. Tak. Zgłasza się Kamil. Aj, boss. Kein problem. Dajże skończyć fajkę, szefie. Dobra, ale jak wrócę, odpalam browara. Idę. Wyruszam. Zgodnie z rozkazem. Spróbujmy go jakoś zatrzymać. Zaraz tam będę. Pójdę tam. Zmierzam na pozycję. Zaraz tam będę. Mhm. Zaraz tam będę. Posprzątajmy świat. Śmierć nie są fajki w tych skrzynkach? Idę. Idę. Zaraz tam będę. Zaraz tam będę. Do przyszłości już nie wróci. Wyruszam. Teraz? Śmierć niewiernym. Wyruszam. Okay. Wyruszam. Wyruszam. Idę. Jednego mi. Wyruszam. Okay. Śmierć idę. Niewierny. Zmierzam na pozycję. Posprzątajmy świat. To twój koniec. Chcesz ołowiu? Zaraz Proszę. Tam będę. Wróg Pójdę wyeliminowany. Tam. Ciekawe, no i mamy warsztat. Znajdą. Co dobrego nam wyczarujesz, Krastio? Cięższa broń do statycznych wieżyczek. No mogę poskładać z części w składzie od ręki. Bez silników nie dostaniesz nic, co jeździ, szefowo. Laboratorium powinno się zająć rozrysowaniem prototypów. Mamy silniki i narzędzia. Możemy zacząć składać pojazdy. Mimo moich protestów, Trzejkowie uparli się na lekkie, szybkie podwozia. Ale fajnie. Lekkie i szybkie. Nie brzmi źle. Nie brzmi źle. Przynajmniej dopóki nie popatrzysz na plany i nie zdasz sobie sprawy, że chcą cię wysłać do walki na przerośniętym, trzykołowym, dziecinnym rowerku to są te dialogi. Z parcerzem niewiele lepszym od przeciętnego arkusza blachy palistej. Dobra wiadomość jest taka, że rowerek będzie szybki nawet z silniczkiem od kosiarki albo elektrycznym na dwa ziemniaki i bateryjkę od zegarka. Ziemniaków nie mamy, ale chłopaki z laboratorium zmontowali z części w skrzynkach ogniwa słoneczne. Hej. Czyli do cięższych pojazdów nie mamy startu, ale przynajmniej możemy wokół nich robić kółka. Będę musiała o tym pamiętać. Zainspirowany jankeskim składem, chciałem na nich postawić wieżyczkę z 4 półcalówkami, jak w starych amerykańskich half-trackach do mielenia piechoty. Niestety, jak spróbowałem, rowerek złamał się w pół. Czyli co? Nie postawimy tego na rowerku? Udało nam się postawić sprzęgnięte 2. To i tak o 1 więcej niż montują na swoich pojazdach jankesi. Śmieszy mnie to trochę, jak pomyślę, że ludzie, których dziadkowie dali nam ikoniczne 4 sprzężone półcalówki, tutaj montują na pojazdach pojedynczą zabawkę dla dzieci w kalibrze broni piechoty. Ich strata, nasz zysk. Zbuduj 2 pojazdy. O, i to też mi... O, i... Mamy pierwszy transport. Skrzynki całe. Da się jechać. Możemy zawieźć skrzynki do farmera, albo zatrzymać je do budowy sprzętu. Warto by było jedną ciężarówkę rozmontować w warsztacie. Nie mamy narzędzi, żeby zbudować własną, ale rozmontowanie zdobycznej powinno pozwolić nam zrozumieć, jak jankesi budują ciężarówki sporo lżejsze od moich pomysłów. Hej. Rozkładaj na zdrowie, jak tylko dowieziemy skrzynki na miejsce. Dobra. Ja, komandant! Jop. A teraz?
na rozkaz. Cichaj, bestio. Znowu najlepszy sposób na oswajanie małpoludów to jest robienie Już idę. Dobra, małpka dostała narzędzia. Przyda nam się więcej rąk do pracy. Zobaczmy, co potrafi. Czyli co? Ja ci już nie wystarczę, Sofio. Wybacz. Jesteś za mało włochaty, żeby być w moim typie, kochaniutki. C'est la vie. Czas znaleźć sobie nowy obiekt westchnień. Ach, moje złamane serce chyba zainspiruje mnie do budowy kolumny rektyfikacyjnej. Kolumny. I widzisz, niby tragedia, a pożytek będzie dla wszystkich. Jak już odpalisz kolumnę, zlej mi literek metanolu. Będzie na prezent dla farmera. Co ten facet ci zrobił, że chcesz go oślepić? Jest obrzydliwym hamem, który myśli, że kobieta jest po to, żeby mu usługiwać. Dobra. Fajna scenka taka. Ej. Wibite. Czekam na rozkaz. Zgłasza się Kamil. Ja. Będziemy razić. Ajaj, boss. To co, kierowniku? Coś trzeba zbudować? Jeszcze jeden i Fajrant. No to tak. Maszerujemy. No w sumie dwa starczą, więc masz rację. Krastio, co to ma być? Do czego niby jest to dziwadło? Mój własny pomysł. Mechanicznie wspomagana balista, miotająca ciężkimi stalowymi bełtami. Świetna przeciw piechocie. Przetestowaliśmy ją też na pojazdach. Okej. Bełt przechodził przez lekki pancerz i wbijał się głęboko do kabiny, zabijając lub ciężko raniąc kierowcę. Bełty wyciągnięte z trupów wroga da się łatwo wyklepać do ponownego użytku. Ciekawy pomysł. Może się przydać, kiedy będziemy musieli walczyć z gorszym zapleczem technicznym. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Okej. Dobra. A potem uzbrojenia. Robi się. Potrzebne nam jest to. Da się zrobić. Tak? Okej. Ja. Zobaczcie, ja mam swoją małpę. Ciekawe, ile jest mał w ogóle na mapie. Mam nadzieję, że trochę ich jest. Pamiętajcie. Zwinięcie uzbrojenia jest mega dobre do obrony. To ci tak wzmacnia obronę zbrojeniową, że to jest masakra. Czekam na rozkaz. Ja. To co, kierowniku? Jeszcze jeden i Fajrant? Nie no, starczy, starczy. Czekam na rozkaz. Teraz na będzie rozkaz. Najlepsze. Jestem gotowa na więcej, sir. Pacuk! Ale was, kierowniku, już wystarczy. Zgłasza się Kamil. Oj, na małpa. Coś jeszcze? Budynek ukończony. Słucham. I teraz jeszcze laboratorium tapskie. Zaraz będzie słucham. Zbudowane. No. Tak, ser? O, piąty poziom wbije, Libit. Dobrze. Tutaj za farmera z jakiejś mopy? Nie. Ale pamiętaj, że w poprzednich wersjach... Polepszyły się. Moje farmę nie budował laboratorium. Inżynierii. Teraz to laboratorium postawił, okej. Zwiększyły się moje umiejętności naukowe. Robimy ich przy wyjściach z mapy, te dwie balisty. To powinno dać się radę. Zgłasza się Git. Trzeba też patrzeć na... Ciekawe, czy ten archeolodzy znajdą. Tak, ser? Ruszaj się! Ich bin da!
Tak? Słucham. Czekam na rozkaz. A teraz? Wyjdziesz tutaj? Nie, jest. Ty też? Też. Ciasne, ale własne. No i teraz tak. Ser? Ładuj, zatankuj. Transportuj. Tu. Tam zatankuj. I... Tu. Zatankuj. Tej skrzynki. I tu. Czekam na rozkaz. Dobra. Przy wejściach są balisty? Są. Tak. Patrzymy na expa. No i z diapingów, co ciekawego tam było? Wspomagana balista. Balista jest bardzo dobra, jeśli chodzi o... Ja lubię grać na multi. 15 balist. Rush. To jest całkiem fajne, jak... O, jest. Ciasne, ale własne. Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Gotowe do jazdy, komandant. Angryf! To jest, komandant. Tak jest, sir. Gotowe do jazdy, ze sztut. Tak? Tak jest, sir. Zielce sztut! Ruszaj się! O, Sierpek gra teraz w Dota 2. Postawiam Serpenta bardzo serdecznie. Jest godzina 7.06, a Serpent zamiast iść do pracy będzie grał teraz w Dota 2. Dota 2 lepsza od LoL'a? Nie. Czekam na rozkaz. Się, Givi. Gorsza od LoL'a? Nie. Pozdrawiam tego Gercia. Ser? A teraz? Niech sobie ponaprawię. Expo wbije. Teraz tak. Opuszczę do jednego. I... O. Już idę. Facuk, Farbind! Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Trzeba wam gruzina? No, bo jeden możemy przyspieszyć. Aha, i te balisty są całkiem spoko. Bo jak atakują pojazd, to jest mała szansa, że zabiją kierowcę. Bardzo ciężko go uszkodzą. To bardzo mała szansa. Dobra. Hajkę, tu Omahali. Amerykanie zauważyli zaginięcie konwoju. Okay. Moi zwiadowcy donoszą, że wysyłają w waszą stronę dużą jednostkę zmechanizowaną, żeby sprawdzić sytuację. Spoko. Spoko jak jest. Hajkę, spróbujcie zdobyć ich pojazdy. Te, z których sami nie skorzystamy, możemy rozmontować na części dla farmera. Skrzynki luźnych części łatwiej transportować niż całe wozy. Świetny pomysł. Zasobów i sprzętu nigdy za wiele. Tak jest. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Słodki jeżu na biegunach. Daliście nam piekołacha.
Oszaleliście chyba. Ty, mało pan się obraca głowę. Zajebiście. Spokojnie, panu Krisman. Zanim dostali broń, nauczyliśmy ich rozróżniać mundury i wytłumaczyliśmy, kto jest wrogiem. Plastik też dostali? Niestety, detonatory okazały się dla nich zbyt delikatne. Żałuję, że spytałam. Od dzisiaj śpię z pistoletem pod poduszką. Idę poprosić Krastio, żeby mi zbudował pistolet na słonie. Czemu na słonie? No, czemu na słonie? Zrobione! Czekam na rozkaz. Zgłasza się Gimi. No i koniec wycieczki. Gotowy do jazdy, kierowniku. Idę. Zgłasza się Kamil. Idę. Ciasne, ale własne. No i koniec wycieczki. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Polepszyły się moje umiejętności walki. Jop, jop. Śmierć niewierny. A teraz? Po co ten pośpiech? Likwiduję cel. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Tak? Miku, miku i ciasne, ale własne. Polepszyły się moje umiejętności walki. Ciasne, ale własne. Idę, tak? Idę. Podążam do celu. Zlikwidowany. Leży i kwiczy. Tak? Idę. Coś trzeba zbudować? Tak, tak. To twój koniec. Śmierć niewiernym. Słucham. Co jest, kierowniku? Ja wtedy mówię tak, szefie. Słucham. Tak się to robi. Tak, idę. Prosty manewr. Idę. Wkrótce tam będę. Idę. Kaja zgłasza się. Prosty manewr. Tak? Śmierć niewiernym. No i koniec wycieczki. Tak? Trzeba wam gruzina? Kaja zgłasza się. Jestem pod ostrzałem. Jestem pod ostrzałem! To chyba cel mojej podróży. Było fajne, ale potrzebuję pojazdów. Kaja zgłasza się. Zaraz tam będę. Tak, szefie! Dajże skończyć fajkę, tak? Szefie! Słucham, wyruszam. Zginiesz! Ogień nieprzyjaciela! Prosty manewr. Idę. Śmierć niewierny! Gotów? I ona wtedy mówi... Czekam na rozkaz. Tak, szefie? Słucham. Śmierć niewierny. Czekam na rozkaz. No i padło na ciebie, koleżko. Już nie żyjesz. Co jest, kierowniku? Tak? Śmierć niewierny. Śmierć niewierny. Przyjmij się moje umiejętności naukowe. I ona wtedy tak, mówi... Tak, szefie? Tak, szefie? Strzelają do nas. Nie. That cannot be true. Słucham. Jop, jop. Facok, fabajt! Dajże skończyć fajkę, szefie. I ona wtedy mówi... tak, szefie? Zaraz tam będę. Śmierć niewierna. Strzelają! Pójdę tam. Posprzątajmy świat. Zaraz tam będę. Wyruszam. Chcesz podążam do proszę. Celu. Gotów? Dobra, ale ja wrócę, odpalam browara. Podążam do celu. Tak? No dalej. Dobra, mamy radę teraz. Czekam na rozkaz.
Tak. Coś trzeba zbudować? Posprzątajmy świat. Dobra. Podążam do celu. Ulepszyły się moje umiejętności naukowe. Okay. Wyruszam. Jop, jop. Skarmiłem ich ołowiem. Słucham. Jedziemy. Coś trzeba zbudować? Coś trzeba zbudować? Nie, trzeba coś... Ten... Okułem. Nie wiem, co chcę powiedzieć. O, siema. Fajne miejsce tu jest. Tu Wrona Siem. Wzywam Arła. Melduję, że wylądowałem sam. Reszta mojej grupy została rozproszona. Odbiór oreł. Wylądowałeś po samą szyję w kłopotach. Łapy do góry albo strzelam. Nie strzelaj, ja brać! Grzeczny komuszek. Zaprowadzimy cię do szefowej i ona sobie z tobą porozmawia. Spójrz, Hajkę, mamy towarzystwo. Zajmę się tym, jak będę miała chwilę. Dobra, niech tam idzie tata. U naukowców. Wielka miłość. Original War. Ja. Jeśli Hajkę doskonale pomimo, nie wiem. Czujesz się lepiej? Jop, jop. Nie mam czasu teraz. Na rozkaz. Czekaj. A teraz. Ja. Czekam na rozkaz. Kaja zgłasza się. Jop, jop. Na rozkaz. Jop, jop. I ona wtedy mówi... tak, szefie? Tak? Trzeba wam gruzina? Spokojnie, druhu, połatamy cię. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Dobra, zrób ale jak ryba. Wrócę, odpalam browara. Czekam na rozkaz. Nie ma sprawy. Zrobione, na sir! Rozkaz. Tak. No dobra, Czerwony. Zacznijmy od podstaw. Imię, nazwisko, stopień. Sierżant Ibrahim Hasimow. Sekcja naukowa Piocenskowo-Bataliona Krasnoj Armii. Grzeczny, Czerwony. Imię ani nazwisko nie brzmią jak Rusek, ale blachy się zgadzają. Powiedz mi, Ibrahim, skąd jesteś? Z Sowieckiej Republiki Azerbejdżanu. Nie ma Boga, prócz Boga jedynego. A Mahomet jewo prorokom. Czekaj, Amerykanka kakoj mienia przesłuchuje wierzy w Allaha? Ja jeniec, więc nie mogę żądać, ale proszę tibia, Amerykanka. Wyjaśnij mi, co etu się dzieje. Ja i wielu tutaj. Przysłali nas arabscy szejkowie, aby powstrzymać Amerykanów. O Rosjan nie było nawet mowy. Dlatego musimy się o nich dowiedzieć jak najwięcej. Oboje wiemy, że Rosjanie też użyją Syberytu do zdominowania reszty świata. Po czemu gawarisz na Alaskit, Syberyt? Alaskit? Znaczy co, że niby jesteś z innej przyszłości, gdzie Jankesi wygrali i wszyscy się skumało, mówią na Syberyt, nie, Alaskit? To już jakaś chyba mówię. No, to wygląda. Słuchaj, ja nie chcę walczyć z moją bratmi i siostrami. Pytaj, powiem tibia wszystko, co znam. Wszystko, co znam. Wypuszczam go. Podążam do celu. Mega chłopak. Czekam na rozkaz. Trzeba wam gruzina? Coś trzeba zbudować? Okej. Okay. Tak. No dalej. Gotowe do jazdy, komandant. Tak, szefie! Skorzenie! Trzeba wam gruzina? No nie, może idzie teraz akurat komora. Wiemy nieco więcej. Robi się. Zaraz to załatwię. Tak.
Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Zgłasza się Kamil. Dawaj. Idę, idę. Jestem gotowa na więcej, sir. Śmierć niewiernym. Boli. Śmierć niewiernym. Ten już nie będzie robił problemu. Dobra, problemów. Ale jak wrócę, odpalam browara. Bajt! Ja komandant! Idę. Spokojnie, druhu, połatamy cię. To nie będzie bolało. Na rozkaz. Silnik pracuje. Tak jest. I ona wtedy mówi... Tak, szefie? I ona wtedy mówi, tak, szefie. O, siema. Heja, Kretzmann. No dalej. Idą bandaże. No, oni też limit ma. O, już idę. No dalej. Ja. I ona wtedy mówi... Gotów do wyjazdu. Tak, robi się, kierowniku. Okej, okay, idę. Tutaj. Jedziemy. Ty idziesz. Zgłasza się Kamil. Dobra. Mam coś jeszcze do zbadania. Kończy się pani. Świetnie, panienki. Skoro tak ładnie poradziliście sobie z pierwszą dostawą, to dwa razy tyle złomu nie powinno być problemem. Tak, tak, Bob. Dostaniesz swój złom. Ile byś sobie nie zażyczył. I to lubię. Czekamy na was z utęsknieniem. Dobra. Fajny wózek. Słucham. Kończy się paliwo, sir. Okej. O, potem to. Tutaj tak. Jedźmy już. Skończyliśmy badania, kierowniku. Muszę do niego chyba podejść, bo on do mnie wróci. Jedziemy. Hajkę, tu Omar. Zwiadowcy donoszą o kolejnym oddziale Amerykanów podążający w waszą tu stronę. Dowodzi. Ja. A co? Chcesz następną pogawędkę? Adna mi wystarczy, żeby pani mieć, że miałaś rację. Wstąpiłem do armii, żeby moja rodzina dostała mieszkanie służbowe. Nawet kaktus zginął, nikt im jego urze nie odbierze. Pewnie ich nawet nie powiadomią, że ja ubit. Jestem tu, bo minia kazali. Minie. Nikt o minia nawet nie zapytał, czy chcecie zostawiać rodzinę i bliskich. A teraz... Teraz przynajmniej mogę wybrać, za co walczę. Chciałbym do was dołączyć. Mam doktorat z inżynierii mechanicznej i pełne szkolenie medyczyńskie. O, spoko. Przyda się. Możesz zapytać dowództwo? Nie. Witamy na pokładzie. Ty naprawdę chcesz mu zaufać, księżniczko? To Rusek! Ani się obejrzysz, a spróbuję coś wysadzić. Chcesz wysadzić, tak, tak. Tylko arabowie potrafią wstać. Nie ma tu ruskich. Jeśli czegoś spróbuje, wpakuj mu kulkę z moim błogosławieństwem. Póki jest grzeczny, nie ma po co kręcić nosem na dodatkowe ręce do pracy. Dobra, w takim razie mam go na oku. To była. A te kacenki są tak długie. Przyjęłam, sir. Zajmiemy się nimi. Okej.
Okej, czyli to można zmontować. Stajcie tutaj. Tak, ser. Ty to. Matki tu. Idziesz. Fajcie mi tą. Dajże skończyć fajkę, szefie. Dobra, ale jak wrócę, odpalam browar. Jedźmy już. Gotów? Ciekawe, co swoi. Co jest, kierowniku? Tak, ser. Ajaj, boss. Jest na komara tutaj. O Jezus. Pyk, 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 pyk. Ej, było 600, a teraz są 200? No dobra, no fajnie. Mniej muszę chyba. Wiem, że było 300, 600 i 200. Ale nie, ja coś zjebałem. I ona na wtedy mówi, tak, szefie? No, muszę iść tam podejść. Jestem. Już tylko dobiję browca. Błogim człowiekiem. No, im skarbem. W ręce gotowe. Dobra. Po co ten pośpiech, kierowniku? Czyste serce. Słucham. Panie. O, jadą. Zaraz tam będę. Trzeba wam gruzina. Czekam na rozkaz. Da jest, szefie. Idę. Wróg wyeliminowany. Jedźmy już. Śmierć niewierny. Następny do kolekcji puchatych zakapiorów. Następny do kolekcji puchatych zakapiorów. Idę. Fajny tekst. Ach tu! Rychło. Już idę. Fajny wózek. Zabawa trwa. No dalej. Prosty manewr. Jednego mniej. Idę. Tak się to robi. Tak się to robi. Ładnie, Hajke. Ubijacie się tam. No dobra. Pracowite pszczółki. Podnosimy wam poprzeczkę. Dostarczycie dwa razy tyle złomu, co ostatnio i kratę piwa. Szefostwo na bank się ucieszy. Raz, panienki. Lat nam nie ubywa. Dużo jeszcze ten skrzynek potrzebuje. Jasne, Bob. Dobra wróżka Hajke wyczaruje ci kratkę piwa i górę złomu. Niemożliwe, robimy od ręki. A na cud chwilę poczekasz. Jasne. Ale nie każ nam czekać za długo, Sztajer. Bez piwa chłopaki robią się marudni. Ta, jasne. Bob chyba zapomniał kapelusza i słonko rzuciło mu się na mózgownicę. Tyle złomu i jeszcze piwa mu się zachciewa. Menel jeden. Ze wszystkich ludzi musimy pracować akurat z tym obwiesiem. Nie ma co narzekać. Jak przywieziemy mu co chciał, to się udławi z wrażenia, a dowództwo będzie wiedziało, że jak powierzają coś nam, to robimy to raz, a porządnie. Prawda. Mamy solidny posterunek i świetnego dowódcę. Jankesi nam nie straszni, księżniczko. To jest szefowo. Zakopiemy farmera w złomie i możemy obić zakłady, ile zejdzie, zanim się wykopie. Dobra. Zdychaj. Już tylko będzie prowadzić. Dajże skończyć fajkę, szefie. Tak jest, ser. Ja. Jakut. Trzeba wam gruzina? Czekam na rozkaz. Ajaj, bo skarmiłem ich ołowiem. Wróg wyeliminowany. Kaja zgłasza się. Idę. Trzeba wam gruzina? Na rozkaz. Tak? Zgłasza się Gibi. I ona wtedy mówi... tak, szefie? Ser? Co jest, kierowniku? Ty, co jest?
idę. Prosty manewr. Jedźmy już. Idę. To jest kurwa. Naros, coś trzeba zbudować? Jop, jop. Myk, pyk, jako tako i fajrant. Jak pyk, jako tako fajrant. Jestem pod ostrzałem, ser! No dalej. To boli! Strzelają! Zabić ich! Trafili mnie! Będziemy jeździć! Idę, idę! No dalej. Nie spodziewałem się Róg tak. Róg zdeliminował. Jednego mniej. Komora. Bajt. Zgłasza się Gim. To chyba cel mojej ciemności. Prężna maszyna. Do odstrzał. Zmierzam na pozycję. No i skończyliśmy rozmawiać. Zmierzam na pozycję. Drogę. Komandant. Chcesz ołowiu? Proszę. Zwiększyły się Robi moje się. Umiejętności mechaniki. W drogę. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Pójdę tam. I ona wtedy mówi... Tak, szefie? Jestem na miejscu. Ja chcę mieć dwa lepkie działa. Ja nie wiem, potem... Dobra. Dość już tego łażenia. W drodze, sir. Nie ma sprawy. Coś trzeba zbudować? Silnik pracuje. Na rozkaz. Robi się. A mówiłem, że za mało ci płacą. Bajt, da się zrobić. Jestem gotowa na wie... Tak? Jop, jop. Tak? I ona wtedy mówi, tak szefie? A wtedy mówi, tak szefie. Czy 400 skrzynek potrzebuję? Tak, ser? Gotowa do drogi. Mechanikiem. Wyjeżdżamy. Ja! Maszyna na chodzie. 3, dobra. A, tam. Maszyna na chodzie. Coś trzeba zbudować? Jop, jop. Okej. Okay. Ja, komandant! Może mnie będzie zgadał w pojeździe. Silnik pracuje. Bajt. Słucham. Tak, nie ma sprawy. Wybite. Wkrótce tam będę. Zmierzam na pozycję. Coś mogę rozłożyć. Idę. To mogę rozłożyć. To mogę rozłożyć. Iśmina! Na pozycji! Może tu są jakieś skrzynki na samym wrogu mapy? Nie, chyba nie. Jedźmy już! Tak? Ludzie, tu niczego nie ma. Słucham. Było jeszcze 300 skrzynek. Zgłasza się Gimi. 20, 30, 40, 40, 50. Tych mam. Jedźmy już. 150, żeby jeszcze. Trzeba wam gruzina? Na rozkaz. Zabić to. Mięso. Tak? Mięso. Tak jest, sir. Mięso. Dawaj, czarcie. Zgłasza się Gimi. Tak jest, sir. Oj.
Uwa. No, zaraz zgryzę materiał. Ale chyba tak materiał nie będę ciął na dwie części. To mi się praktycznie skończy chyba. Chyba, że będzie jeszcze mniejszy. To wtedy utnę. Dobra, jeszcze 100 skrzynek będę potrzebował. Wiecie, mi jest to trudno, jeśli chodzi o te skrzynki. Na rozkaz. Kaja, to jest komandant. To jest komandant. Rozłożymy. To chyba cel mojej podróży. No dalej. Tak. Wieście skrzynek. Kaja zgłasza się. Dobra, teraz musimy. Słucham. W drogę. O, jest komora. Wyruszam. Poczęstuj się ołowiem. Jop, jop. Tak jest. Idę. To twój koniec. I ona nie wtedy mówi. Tak, szefie? Chcesz ołowiu? Proszę. Fiku, miko. Słucham. I pokrzyku. Ja. No dalej. Dobra. I te skrzynki pojazdu i to będzie wszystko, co potrzebujemy. Tak? Czekam tak na rozkaz. Gotów? To co ty robisz? Kurwa debilu. Gotów? Zgłasza się Kamil. Czekam na rozkaz. Zmechanizowany zgłasza się gotowa na rozkaz. Do drogi. Zmechanizowany. Słucham. Jasne. Jop, jop. Dotarłam na miejsce. Koniec gry, zaraz będzie. Albo nie. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Mnie boli ręka. Gotów do wyjazdu. Zrobione! No dalej. Na rozkaz. Ja tak? Komandant! Ja kut! Ja wol! Jeszcze, a, ty zabrałeś ci skrzynię. Jestem gotowa na więcej, sir. Gotów? Bereit. Majkę, w naszą stronę zmierza zmasowane uderzenie wroga. Rozbierzcie posterunek, załadujcie części na ciężarówki, wycofajcie się do bazy przeładunkowej, a potem wracajcie do nas. Tak jest, sir. Tak jest. Gdzie? Co? Czemu to jest nienagrane? Halo? Serpent? Serpent? Mam buga. Podążam do celu. Jestem gotowa na więcej, sir. Gotów idę na dalsze rozkazy. Ej, Bob! Zwijamy manatki i w drogę. Rozkazy z góry. Uparłaś się na tego Boba, wkurzająca cholero. Słyszeliście, Steyer, ludzie? Wszyscy na pozycje obronne. Musimy się tu utrzymać, aż ciężarówki ze złomem nie wyjadą z sektora. Jeszcze nie wyjechały? Coś ty do cholery robił cały ten czas?
Jakbyśmy mieli mniej złomu, byłoby już po transporcie. Sam sobie tyle zażyczyłeś, a teraz mi marudzisz? Dawno nie miałam tak ostrej ochoty skopać ci tyłka, Bob. Boby. Amerykanie, teraz kłótnie później, wy dwoje. Jak się z nimi uporamy, będziecie mogli robić, co chcecie. Tak. Racja. Robert, ogarnij transport. Ja się zajmę Jankesami. Przejmuję dowodzenie nad wszystkimi ludźmi, których nie potrzebujesz do ciężarówek. Co ty sobie wyobrażasz? Ja tu jestem wyższy rangą. Nie mamy czasu na twoje ego, Bob. Albo oddajesz mi ludzi, albo my bierzemy ciężarówki, a ty osłoniesz nasz odwrót. Dobra, bierz ludzi i pozdrów od nas gorąco, Jankesu. Właśnie tutaj wrócić do bazy na zachodzie. Z kolejnych dialogów nie było, ale tych dialogów nie było, więc... Gotów? Dlatego. Nie, ja się tu będę bronił. Jak mogę tutaj się bronić, to się tu bronię i luj. Tylko chuj. Silnik nie brzmi najlepiej. W drogę! Jak to nie brzmi najlepiej, ty kurde. Narosiły się moje umiejętności, inżynier. Bronimy się tu. Wyruszam. Dotarłam na miejsce. Mamy jakąś... Ja nie mogę. Za daleko od skład, aha. Wow, ale dostałem... Tak. Ale dostałem ludzia jednego. Mega. Kaja zgłasza się. Tak, szefie! Ja słucham. Wibite, jawol, coś jeszcze? Gotów? Jestem gotowa na więcej, sir. Dajże skończyć fajkę, szefie. Jestem. Albo zrobimy to inaczej, czekaj, 1187. Damy pojazdy tutaj. Ej. Jedźmy już. Dobra, chuj z tą balistą. Dajże skończyć fajkę, szefie. Świadowcy donoszą o kolejnym oddziale Amerykanów podążającym waszą stronę. Przyjęłam, sir. Zajmiemy się nimi. No, Jankiesi. Czekamy. Tu my. Wszelki zapadek. Zobacz jeszcze jedno. To chyba koniec misji. Komor kolejny jedzie. Czyli taki chyba komór 12. Jedna była. Jeszcze 10. Idźcie razem z PZ-em do 12. Albo z farmy, albo z Shiftson. Ale ciekawe, czy dalej gra. Ja wam mówię teraz. Dalej gra w Dota 2. Pit, Alpitsk, Grimstone, POS 8. Mega. Zająłem serpenta. No i skończyliśmy rozmawiać. Ej, jeszcze są słabki cyrki. Panem myszki Miki, wracajmy do domu. Ej, tych dialogów nie ma, ej. Cepetyk nie wrzucił. Bo były chyba nagrane na świeże. Albo Kao je dał do tego. I zjebał. Następny do kasacji. To jest kuźwa, co mnie atakujecie mnie? Tak? Toż to wróg! Słucham. Następny do kasacji. Jestem pod ostrzałem! No dalej. Następny do kasacji. Wkrótce tam będzie sukinsyny! W drogę. Tak? Tak, szefie! To chyba już wróg na miejscu. Podążam. No to maszerujemy. No pierdziel. Ma 40. Obaw, a mi dobrze zapisałem. Wyruszam. Bajt! Kaja zgłasza się. Tak jest, sir. Tak? Tu Omar. Zwiadowcy donoszą o kolejnym oddziale Amerykanów podążającym waszą stronę. Przyjęłam, sir. Zajmiemy się nimi. Gotów? Tak? Pójdę tam. W drogę.
No dalej. Tak. Tak? Idę. Jawol! Tak? Nie ma sprawy. Ta jest, komandant. Coś jeszcze? Słucham. Ja, komandant. Jakut. W drogę. What's next, boss? Nowa muzyka chyba, nie? To jest muzyka pierwsza, słyszę. Kurwa, te chłopy wracają tym głowami, to jest coś dobre. Tak. Komputerowe triki. Odcinek 11. Funkcja jeżeli. Piechota. W drogę. Jedźmy już. Idę. Żadnych jeńców. Zmierzam na pozycję. Gotowa do akcji. Wkrótce tam będę. Zgłasza się Gil. Dobranoc, wspaniaczku. Wkrótce tam będę. Toż to wróg. Słucham. Tak? Tak? Słucham. Do toż to wróg. Ataku! Okej, zgodnie z rozkazem. Do odstrzału. Dotarłam na miejsce. Słucham. Tak się to robi. Jedź w drogę. Silnik nie brzmi najlepiej. Trzeba wam gruzina? Zwiększyły się moje umiejętności bardzo. Dalej. Ja ci dam. Jestem pod ostrzałem. Wracaj do mamusi. Dobranoc, paniaczku. Posprzątajmy świat. Gotów do wyjazdu. Zgłaszam się. A to chyba nie był ten atak. Tak. Okej. Okay. Jest, gotów? Szefie. Gotów? Dotarłem na pozycję. Fajkę, szefie. A Filipa Johnsona mam jeszcze. Philip Johnson. Rodziny Johnson's baby. Ja, komandant. Słucham. Fajnie, że to do laboratorium postawił. Mike, tu Omar. Zwiadowcy donoszą o kolejnym oddziale Amerykanów podążającym waszą stronę. Przyjęłam, sir. Zajmiemy się nimi. Na pozycji. Słucham. No i koniec wycieczki. Wybite. Wybite zęby mam, wybite. Dotarłam na miejsce. Mogę nic postawić. Silnik pracuje. W drogę. Na miejscu. Przyspieszamy na maksa. O, teraz ma poziom 12. Poziom 15, przepraszam. Ale szybko leveluje. To jest mistrz. Taki mistrz. Polepszyły się moje umiejętności walki. Za króla. I kasiorkę. I kasiorkę. Ja. Strzelajcie, aby zaraz. Za mało znaleźć zarada, nic. Zabawa trwa. Dobrze, strzelajcie, aby zabić. Idę. Wyruszam. Strzelajcie, aby zabić. Tak? Zgodnie. Drogę. A ty jest też. Sir. W drogę. Jest, potrzebny inżynier. Zauważono wroga, sir. Tak? Pieszy. Słucham. W drogę. W drodze, sir. W drogę. W drogę. Podążam do celu. Tak, pójdę tam. Ok. Tak jest, sir. Zaraz tam będę. Jestem pod ostrzałem. Padło na ciebie, koleżko. Zaraz no tam będę. Maszerujemy. Okay. Idę. Prosty manewr. Cholera. W drogę. Cholera. No i patrz, co ci teraz zrobię. Zaraz. Gotowa do akcji. Idę. Okay. Wkrótce tam będę. To ma być strzelanie? Fokus małpa. Okej, okay, sir. Dobra, fokusuję małpę. Dobrze. Nie chcę stracić Januszka. Januszku, bo już tyle razy straciłem w PZ modzie. No dalej. Jestem. Nie mogę go stracić. Tak jest, sir. Nie mogę. Tak?
Nie wybaczę ci tego. Zabici! Mało ci ołowiu, przyjemniaczku? Już leci więcej! Swiadomcy donoszą o kolejnym oddziale Amerykanów podążającym w waszą stronę! Przyjęłam, ser. Zajmiemy się nimi. Zabici! Następuj do kasacji! Zrobione, ser. Toż to wróć! No to mam ciągle zabić. Ja zabici! Toż to wróć! Pasuje? Zmierzam na pozycję. Tak się ruszę to robi. Się. Zdrowia, aby zabrać. W drodze pójdę tam. Idę. Zmechanizowany zgłasza się na rozkaz. Zmierzam na pozycję. Idę. Jestem na miejscu. Dotarłem na pozycję. Gotów do wyjazdu. Idę. Na miejscu. Tak? Zgodnie z rozkazem. Dotarłem na pozycję. Wycieczki. No dalej. Gotów na więcej, gotowa do akcji. Dotarłam na miejsce. Gotów do wyjazdu. Na miejscu. Lepszyły się moje umiejętności walki. Aler. Ale go zabiłem. Zdychaj. Czopka. Ataka! Gotów? Cholera. Idę. Wracaj do mamusi. Wracaj do mamusi. Wracaj do mamusi. Mało ci ołowiu, przyjemniaczku. Już leci więcej. Idę. Gotów na dalsze rozkazy. Okej, okay, sir. Już nie żyję. Wracaj do mamusi. Wracaj do mamusi. Do przyszłości już nie wróć. No to mam ją. Ja ci dam ołów, tak a ty jest, mi pokój. Sir. Pasuje? Machnij ją. Słucham. Idę. Wkrótce tam będę. Hajkę, tu Omar. Zwiadowcy donoszą o kolejnym oddziale Amerykanów podążającym w waszą stronę. Słyszałem, już to. Przyjęłam, ser. Zajmiemy się nimi. Gotowa do drogi. Tak, jedźmy już. Ruszaj się. Na miejscu. Dotarłem na pozycję. Ej, do ile jeszcze będzie trwało? To jest godzina 11 minut. Ja pierdzielę. Na pozycji. Skończyłam się. Pytałem, co zbiera tu. Kaja zgłasza się. Jedźmy już. Gotów do wyjazdu. Może się dwie małpy. Urk. Bast. Bast? No i patrz, co ci teraz zrobię. Strzelajcie, aby zastępny do kasacji. Gotów do wyjazdu. Wyruszam. Słucham. Gotów? Po co ten pośpiech, kierowniku? Idę. Wyruszam. Idę. Idę. Ta jest, szefie. Trzeba wam gruzina? Tu Omar. Zwiadowcy donoszą o kolejnym oddziale Amerykanów podążającym w waszą stronę. Przyjęłam, ser. Zajmiemy się nimi. Idę. Gotów na więcej, ser. Jadę na oparach. Paliwo się kończy. Global Lewisyn. No to maszerujemy. Mało paliwa. Okej. No to maszerujemy. Żadnych jeńców. Zrobione, sir. Zrobione, no to maszerujemy. No to maszerujemy. Skończyć? Co jest, kierowniku? Ile jeszcze? Trzymam. Ile? A jak co? Ej, no. Śmierć, śmierć. Nawet nie będzie co zbierać. No i padło na ciebie, koleżko. Gotów na więcej, sir. To ma być strzelanie? Indekun! Wracaj do mamusi. Zmierzam na pozycji. To chyba cel mojej podróży. Dobra, mamy chwilę, jest. Zanim przylezą następni. Rozkładamy bazę, ładujemy co się da na ciężarówki. Dlaczego mam widok na te pojazdy? I znikamy, zanim się połapią, że guzik z pętelką tu dla nich został. Migiem, ludzie! Dobra, koniec misji. Proszę, koniec misji, jest. Sam jesteś powolne działanie, serpent. Który masz poziom? Ja sprawdzę, który masz poziom. 13 dopiero, lol. Noob. Chyba inżynier. Mechanik, naukowiec. Inżynier. Ty? Mechanik. Dzięki skutnik. Może sprawdzę. Jesteś się pakowała w postaci. Nie.
przeczytamy sobie... Nie. Nie chcę nic wiedzieć. Ja chcę Louisa Guy. To jest najlepszy czuła lewek. Dzięki. Cześć. Ja zabieram.